w Muzeum Miasta Jaworzyna wystawa obrazów olejnych jaworznianki Agnieszki Jury z pogranicza snu. Nie taka to zwykła jaworznianka, bo to i urzędnik sądowy i malarka w jednym, absolwentka studiów prawniczych i wrocławskiej ASP. W jej przypadku pożenienie biurowego sznytu z fantazją artysty trudne nie jest. Myślę, że jestem i pracownikiem urzędowym i jestem malarką, ponieważ malarstwo jest, towarzyszy mi nieodłącznie w moim życiu. I myślę, że to można te dwie rzeczy pogodzić spokojnie. Jak mawiał Wyspiański, by stworzyć dzieło potrzeba męki, trudu, bólu, żalu i smętku. Wobec czego gdzie twórcza szczęśliwość? Ja jestem takim człowiekiem, w którym drzemią bardzo duże pokłady emocji. I dla mnie malowanie jest przełożeniem tych emocji na materię. Nie wyobrażam sobie jakiegoś innego sposobu realizacji tych emocji, aczkolwiek może by się znalazł, natomiast to jest najlepszy sposób dla mnie. Każdy malarz, nawet najlepszy, lubi się poprzyglądać innym artystom. Zielenieje wtedy z zazdrości, a niektórzy po prostu grzecznie podziwiają. Bardzo lubię Marka Chagalla, bardzo lubię jego kolorystykę. Widziałam w katedrze w Reims we Francji jego witraże, byłam pod wielkim wrażeniem. Generalnie też lubię jego malarstwo na płótnach, lubię te pary unoszące się nad miastami, lubię jego dziwne postacie, które są wpisane w te jego płótna. Generalnie jest to najlepsze malarstwo, jakie do mnie przemawia. Wśród obrazów artystki podziwiamy portrety kobiece, panie zamyślone, żywiołowe, arlekiny i anioły w scenach niczym ze snu, koty w cyklu trzech obrazów, pejzaże, krajobrazy, pełna paleta tematów. Biegłość warsztatową Agnieszka Jura prezentowała na wystawie w sposób nieprzypadkowy. Jest w układzie płócien zamysł i koncept. Konceptem tutaj jest właśnie sen. To, co człowiekowi może się przyśnić, to może namalować. I taka ta wystawa jest. Wprawdzie, jak się wydaje, artysta każde płótno lubi, ale są też takie, które lubi bardziej, ba wręcz najbardziej. Które płótno wzbudziło szczególne zadowolenie artystki? Powstał taki tryptyk, można by powiedzieć, trzech obrazów z kotami. Generalnie są dwa czarne, ale tutaj jest jakby wyjątek biały i rudy. Takiego rudego jednego mam w domu. Natomiast najlepszy z tych trzech, to myślę, że ten pierwszy, tutaj te dwa koty siedzące tutaj u podnóża tej bramy, no jest jakaś tajemnica w tym. Wyspiański twierdził, że Akademie Malarskiej uczą babrzenia, nie malowania, ale mnie się zdaje, że obrazy Agnieszki Jury tej wywrotowej tezie przeczą. Można się przekonywać do 11 lutego.